Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest 6. odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Harry Potter lata 1-4 w wersji Collection. I jest to finał Kamienia Filozoficznego. Musimy powstrzymać profesora Quirrella przed wykradnięciem Kamienia Filozoficznego, bo gra nam od razu wyraźnie sugeruje, kto zamierza ukraść Kamień Filozoficzny. W tym celu udamy się jego tropem do Trójgłowego Psa, ale zanim to zrobimy, wykorzystamy zaklęcie Wingardium Leviosa na przedmiotach, na których wcześniej tego zaklęcia nie wykorzystałem. Mówię o tych skrzynkach tutaj. W końcu, nareszcie. I elegancko. Myślę, że możemy iść dalej. Kolejna zbroja ułożona i już nic z nimi nie zrobimy do czasu, aż poznamy zaklęcie Reducto. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku odwiedziliśmy zakazany las. I co jeszcze robiliśmy? W sumie tyle. Fabułę znacie, bo już ją wam tłumaczyłem w poprzednim odcinku. Więc nie będę się na ten temat specjalnie rozwodził. Chciałem tylko zauważyć, że Vines, użytkownik, zwrócił mi uwagę w komentarzu pod odcinkiem 5, że nie miałem racji co do fabuły książkowej i że do zakazanego lasu poszedł Neville, a Ron został akurat ugryziony przez smoka i leżał w skrzydle szpitalnym. Tak, to jest prawda. Przypomniałem sobie wszystko dokładnie w chwili, kiedy to przeczytałem. Naprawdę szacunek za pamiętanie tego. Mi jest wstyd, że nie pamiętam. I tak, przepraszam za ten błąd i dziękuję Vinesowi za to, że mnie uświadomił. Dobra, myślę, że możemy iść na finałowy poziom. I tutaj będzie też dużo wyjaśnienia fabuły, także ruszamy. Puszek ma taką słabość, Trójgłowy Pies, że jak zagra mu się melodyjkę, to zasypia. I Hagrid powiedział o tym profesorowi Quirrellowi. Kiedy powiedział o tym profesorowi Quirrellowi? Bo to profesor Quirrell ukrywał się pod płaszczem i pił z Hagridem w gospodzie pod Świńskim Łbem i sprzedał mu jajo smoka. Taka historia. I teraz, kiedy Dumbledora nie ma w szkole, bo Dumbledore wyjechał... To było w trailerach tutaj. Bo Dumbledore wyjechał, no to Quirrell postanowił, że to jest idealny moment, żeby ukraść Kamień Filozoficzny. Zresztą to chyba on wysłał Sowę z wezwaniem Dumbledora do ministerstwa. Także no. Ale spokojnie. Myślicie, że nasi bohaterowie nie dadzą rady? Dadzą na spokojnie. Dobra. Użyjmy Wingardium Leviosa na tej kaczuszce. No właśnie, no i tutaj mamy tę harfę. Ojej, ojej, a ja zginąłem, ale ja nie chciałem zginąć, wiecie? Ja chciałem zebrać... Ja chciałem zebrać ten 1000. A nie wyszło. No dobra, ale uśpijmy najpierw puszka. Niepotrzebnie się tam pchałem, dopóki on nie spał. No i dobra, to była pierwsza przeszkoda na drodze do Kamienia Filozoficznego. Pytanie moje jest takie, czy mogę strzelić w tę harfę? Nie, nie mogę. Okej, okay, udało się zebrać. W czarodzieja też niespecjalnie mogę. Myślę, że możemy iść w takim razie do drugiej przeszkody, która chroni kamienia. To jest wymyślone przez panią profesor Sprout, a właściwie chyba Sprout, ale nie jestem... Właśnie nigdy nie jestem pewien, jak to się czyta. Chyba jednak Sprout. I to jest czasownik, który oznacza kiełkowanie. Także po prostu muszę sobie to sprawdzić zaraz w Google, jak to się czyta. Bo nigdy nie jestem pewien, bo dubbing do Harry'ego wprowadził parę udziwnień. No dobra, dlaczego robię to Hermioną? Bo w filmie było tak, że Harry i Ron i Hermiona też wpadli w te diabelskie sidła. I Hermiona ostatecznie odkryła sposób na
pokonanie tych sideł. Bo one zadusiłyby Rona. A ona użyła zaklęcia Lumos Solem i w ten sposób się ich pozbyła. Dlatego tak oddaję hołd w ten sposób filmowi. W książce to było troszeczkę inaczej. Ale to też Hermiona sobie ze wszystkim tutaj poradziła. No i pięknie, i ta przeszkoda jest ominięta. Możemy lecieć śladem Quirrella do następnej przeszkody. Następna przeszkoda została wymyślona przez panią Hooch. I zaraz o niej sobie słówko powiemy. W filmie jest tych przeszkód w sumie trzy, w sensie zaklęć broniących kamienia. Natomiast w filmie, znaczy w książce, w sumie jest ich pięć. Ale w filmie jest wspomniane, że Snape też rzucił zaklęcie. Ja to nawet mam w uszach. Snape jest jednym z Belfrów broniących kamienia. Hagrid wypowiada to zdanie w filmie. Ale jego zaklęcia, które nawiasem mówiąc jest jednym z ciekawszych, znaczy jego zaklęcia, jego przeszkody, w filmie nie ma. W książce jest przeszkoda polegająca na tym, że pojawiają się płomienie z jednej i z drugiej strony i jest mnóstwo fiolek z eliksirami na stole. I jest zagadka. Trzeba wybrać właściwą fiolkę z eliksirami i tam jedna powoduje śmierć, jest trucizną po prostu. Druga zaprowadzi bezpiecznie z powrotem i trzecia bezpiecznie naprzód. I to jest właśnie ta przeszkoda Snape'a, a profesor Quirrell swoją przeszkodę, można powiedzieć, dobrał bardzo ciekawie, bo był to troll. Z tym, że w momencie, jak w książce już przychodzą na miejsce, gdzie jest troll, to okazuje się, że troll jest martwy, więc taka sytuacja. Zaskoczmy sobie tutaj. Tutaj mamy ucznia w niebezpieczeństwie, który właśnie wypuścił pieniądze. Wiedziałem, że tak jest. I teraz nie mam pojęcia, ile było prawdziwego czarodzieja, ale... Ale no. W filmie i w książce to jest taka wielka sekwencja, że trzeba ten klucz gonić i to jest trochę jak łapanie złotego znicza. I Harry to oczywiście łapie. Świetna scena w filmie. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. No ale my znaleźliśmy ten klucz. Aha, no i że trzeba rozpoznać ten właściwy, nie? No, to jest też ciekawe. No dobra, idziemy do zagadki profesor McGonagall. I zagadka profesora McGonagall to są szachy czarodziejów. Mamy piękną muzykę Johna Williamsa, ona jest trochę w stylu Gwiezdnych Wojen tutaj. Słyszycie? Prequele się odzywają trochę. To jest John Williams w tym okresie, bo on pisał jednocześnie do prequeli i do Harry'ego Pottera właśnie w tym samym czasie mniej więcej. No dobra, tam gdzie figury się ruszają, tam rzucamy na nie zaklęcia. Ja to zrobię Ronem, bo Ron jest szachowym geniuszem. Oczywiście z prawdziwymi szachami ma to niewiele wspólnego, zaraz zobaczycie dlaczego. Teraz te figury poruszają się w miarę tak, jak powinny się poruszać. W sensie... No jest to prawda. Natomiast tutaj zobaczycie... Aha, nie, no tutaj to jeszcze miało sens, bo się tak podłożyłem. Tutaj też, cyk. No dobra, i ta zostaje bita, tak samo. I wtedy wieża bije i ona się porusza dokładnie tak, jak powinna się poruszać. No i królowa bije wieżę. W tym momencie goniec bije też. Królową. Świetnie. Ale dziwne, że ten nie bije tego. I dziwne, że mogę sobie odbudować w ogóle, nie? Figurę. O to mi chodziło, że to nie ma za wiele wspólnego z szachami. No ale dobra. Zbudujmy to. Aha, chyba nie mogę. Aha, mogę tutaj. I co, mogę właśnie strzelić? Tak jest.
No nie ma to sensu. Aha, jeszcze mogłem skoczyć na konia, a tego nie zrobiłem. Zapomniałem o tym. No trudno. W filmie i w książce Ron zostaje ranny, bo musi się poświęcić, żeby wygrać walkę. On sterował skoczkiem i pozwolił zbić siebie. No i... kurde, za dużo tutaj tłumaczenia, musiałbym grę zapauzować. Matko. No i dobra, zapauzuję i wam wytłumaczę szybko. Możecie sobie zrobić później flash forward. Słuchajcie, to jest tak. Ron został ranny i Hermiona została się nim opiekować w filmie. A w książce było tak, że poszli do tych dwóch następnych komnat, tam był martwy troll i tam była ta komnata z eliksirami i Hermiona wróciła do Rona, używając tej mikstury, dzięki której mogła wrócić. I Harry poszedł sam. I tam okazało się, że profesor w ostatniej komnacie, w której ukryty jest kamień, okazało się, że to profesor Quirrell stoi za tym wszystkim. Pamiętam to. Pamiętam to ostatnie zdanie z 16 rozdziału. Ale nie był to Snape, ani nie był to nawet Voldemort i w tym momencie zaczyna się rozdział 17 Człowiek o dwóch twarzach i napis był to Quirrell i słuchajcie, 6-letni ja odleciał. Ja się tego nie spodziewałem. No, ale no, gra nie daje nam tej szansy. I kurczę, chciałbym zapomnieć wszystko, żeby to przeczytać jeszcze raz, ale do brzegu. Tam Quirrell tłumaczy całą historię, że to on wpuścił trolla, że to on zaczarował miotłę Harry'ego, a Snape szeptał przeciw zaklęcia. A to zaraz do tego dojdę. No i zastanawia się Quirrell głośno, co, jak znaleźć ten kamień. I w tym momencie słyszy głos, w książce to jest użyj chłopca, a w filmie zmienili to tłumaczenie, pamiętam, pan Marian Opania, wybitny polski aktor, dubbinguje Voldemorta i on mówi, wykorzystaj chłopaka i on tam podchodzi do tego lustra, widzi, lustro pokazuje mu odbicie, w sensie jego pragnienia w tym momencie, bo to jest zwierciadło Eingarp, widzieliście to zwierciadło już, ono zostało tutaj przeniesione, lustro mu pokazuje, że Harry sięga do kieszeni, i znajduje w niej kamień filozoficzny. I w tym momencie Harry czuje, że ma kamień w kieszeni. Quirrell się go pyta, co ty widzisz? A on mówi, że zdobywa puchar domów, czy tam puchar Quidditcha, już nie pamiętam. Ale chyba puchar domów. I Quirrell zrezygnowany już chce odpuścić i w tym momencie Voldemort mówi, że on kłamie i że on z nim porozmawia twarzą w twarz. I Quirrell mówi, mistrzu, nie jesteś dość silny. A Voldemort mówi, mam dość siły do tego. A w filmie mówi, do tego siły mi wystarczy. To jest porąbane, że ja pamiętam takie rzeczy. A nie pamiętałem tej historii z Neville'em i Ronem, nie? Ale to szczegół. I w tym momencie Quirrell zdejmuje turban i ja pamiętam ten opis, że turban upadł na podłogę, bez niego Quirrell wydał się nagle śmiesznie mały, a potem powoli się odwrócił. Tak to jest w książce napisane. Harry zamarł, ale nie mógł wydobyć się żadnego krzyku. Tam, gdzie powinien być tył głowy Quirrella, ujrzał twarz. Najstraszniejszą twarz, jaką widział w życiu, była kredowo-biała. Miała jakieś czerwone oczy, tam jest przymiotnik opisujący te oczy i szparki zamiast nosa jak wąż. I teraz pomyślcie sobie, ja nie mam książki przed sobą, a jeśli sobie sprawdzicie, to jest chyba prawie że słowo w słowo ten opis. Ja nie mogę, że ja to pamiętam. Uwielbiam tę książkę. Jest niesamowita, no ale dobra. No i okazuje się, że Voldemort jest w ciele Quirrella i kontroluje jego ciało, że cały czas siedział pod turbanem Quirrella. Chociaż jest sugerowane, że nie cały czas, dopiero jak Quirrell skrzanił sprawę z trollem, to cały czas już siedzieli razem. I generalnie to jest tak, że w książce jest wprost powiedziane, że to Quirrell pił krew jednorożca i to Voldemort przyznaje, a w filmie to jest zasugerowane, że to ten duch Voldemorta jakby to robi. No dobra. No to co? Przechodzimy do walki, bo w tym momencie już pomijamy gadanie, bo tam Voldemort zaczyna rozmawiać z Harrym i to jest lepsza scena w filmie niż w książce, uważam, bo mówisz, że jak dasz mi kamień filozoficzny, a wiem, że spoczywa w twojej kieszeni, to wskrzesimy twoich rodziców i coś tam, a w książce to tylko tak gada, że najpierw zabiłem twojego ojca, srata tata,
Ogólnie to daj mi kamień, zabij go Quirrell, nie? To jest takie kiepskie. A w filmie to jest takie bardziej, podoba mi się to, to jest takie psychologiczne bardziej i ogólnie ta scena filmowa przebija książkową. Jest genialna i strasznie się jej bałem za dzieciaka. Pamiętam, że ten moment, jak Quirrell zdejmuje turban i zostaje ta sama, ta jedna warstwa tego turbanu już i zaraz odchyli tę ostatnią warstwę, to ja do teraz jestem autentycznie przerażony tym, co zaraz zobaczę, a później widzę to słabe CGI i tak myślę, okej, nie? Ale dobra, przejdźmy do tej walki. No i wiadomo, nie było Hermiony, ale była ta genialna muzyka Johna Williamsa. O, jeju, jaka ona jest genialna. To w pierwszych dwóch częściach tylko jest ten motyw. No, ale dobra. No i słuchajcie, sposób na pokonanie Quirrella jest bardzo prosty. Musimy... Pozwolicie, że się nie będę zmieniał w Hermionę, bo to jest dla mnie troszeczkę profanacja, że ona tu jest. Ja miałbym lepszy pomysł na koop, ale wam go nie zdradzę. Trzeba Quirrella dotknąć. Dlaczego? Quirrell nie może przeżyć dotyku Harry'ego. Jest to wyjaśnione później, ja wam to wytłumaczę później. Na razie nie ma co się na ten temat rozwodzić. Trzeba unikać tych strzałów, ale one są bardzo trudne do unikania, tak swoją drogą. Okej. Okay. Duch Voldemorta nas próbował tutaj uderzyć. W tym momencie znowu musimy dotknąć Quirrella i on się... W książce to jest napisane, że jego skóra pokrywa się bąblami. W filmie on po prostu... To jest trochę jakby się zmieniał w mokry piasek. Kojarzycie na pewno... Znaczy może nie na pewno, bo w sumie może za młodzi jesteście, żeby to kojarzyć. Ale kiedyś był taki film Spider-Man 3 w 2007 roku i tam był Sandman. I tam jest scena, w której Peter Parker w czarnym kostiumie wpycha Sandmana do wody i Sandman się zmienia w mokry piasek i się rozpada. I coś podobnego dzieje się z Quirrellem właśnie w Harrym Potterze. Dobra, dotykamy go ostatni raz i to była druga walka z bossem w grze i moim zdaniem taka sobie. Niestety. No i jak widzicie, wszystko, Quirrell się rozpada. Aha, no i jeszcze Harry widział w lustrze swoich rodziców, nie? No. Duch Voldemorta się ulatniał i w filmie przenikał przez Harry'ego, a w książce Harry zemdlał przed końcem tej walki, także... Także bez sensu, no. I przyszedł Dumbledore i go uratował. No, ale to zaraz do tego dojdziemy. No. Skończyliśmy Kamień Filozoficzny, przynajmniej w sensie rozgrywki. No bo tak. Uzbieraliśmy naprawdę dużo pieniędzy i jestem z siebie dumny. No i teraz słuchajcie, czas, żebym wam troszeczkę jeszcze powytłumaczył tej fabuły. Wyobraźcie sobie, że o ile krótszy byłby ten odcinek, gdybym tego nie tłumaczył. Otóż. Quirrell nie mógł dotknąć Harry'ego, ponieważ matka Harry'ego oddała za niego życie. Zasłoniła Harry'ego własnym ciałem przed Voldemortem i w tym momencie zapewniła mu magiczną ochronę i w momencie, kiedy ktoś próbował dotknąć Harry'ego, kiedy Voldemort próbował dotknąć Harry'ego, nie mógł tego zrobić. Tak, Voldemort próbował dotknąć Harry'ego i nie mógł tego zrobić. I no właśnie dlatego Quirrell się rozpadł. No. I kamień zostanie zniszczony, co oznacza, że Nicholas Flamel umrze, bo kamień filozoficzny... No, dlaczego Voldemort w ogóle chciał go ukraść? Bo on tworzył eliksir życia, kamień filozoficzny, który dawał nieśmiertelność. I Voldemort chciał wypić ten eliksir życia, żeby przywrócić swoją dawną cielesną postać. No. A Nicholas Flamel żył 665 lat. Jeszcze sobie trochę pogadam na napisach końcowych. I właśnie dlatego był nieśmiertelny, bo pił ten eliksir życia, ale razem z Dumbledorem uznali, że tak będzie po prostu lepiej i Nicholas Flamel umrze, po prostu. Dokończy swoje ziemskie sprawy i umrze. Okej. To co jeszcze chciałem wam wytłumaczyć? Harry leżał w szpitalu, odwiedzili go znajomi, przyjaciele, Dumbledore wytłumaczył mu wszystko, co się stało i powiedział, że to on wysłał mu pelerynę niewidkę. Polskie nazwisko Andrzej Krajewski, ha, wracając.
on wysłał mu pelerynę niewidkę i że to jego ojciec zostawił mu pelerynę zanim umarł. Do rzeczy. Potem jest uczta, jest puchar domów, bo przez cały rok poszczególne domy Hogwartu zbierają punkty i zdobywają potem puchar domów. To tak naprawdę nic nie daje, to jest taka forma rywalizacji pomiędzy uczniami. No i na pierwszym miejscu był Slytherin, a na samym dole był Gryffindor, bo stracili po 50 punktów za wszystkich błądzących po zamku w nocy. Więc stracili 150 punktów. No i mniej więcej chyba prawie, że tyle im brakowało do tego Slytherinu. No ale Hermiona dostała w ostatniej chwili 50 punktów od Dumbledora, Ron dostał 50 punktów od Dumbledora, Harry dostał 60 punktów od Dumbledora, no i Neville Longbottom dostał 10. Dlaczego Neville Longbottom dostał 10? Bo w pewnej nocy, jak już Harry, Ron i Hermiona chcieli się wymknąć, żeby ratować kamień filozoficzny, on w pokoju wspólnym Gryffindoru stanął, ich powstrzymał i Hermiona musiała rzucić na niego zaklęcie Petrificus Totalus, który spowodował paraliż u Neville'a. To jest takie zaklęcie, które powoduje paraliż. No. I dlatego za tę wierność przyjaciołom Dumbledore nakręcił... nie nakręcił, tylko nagrodził Neville'a 10 punktami jeszcze dodatkowo. No i to jest ogólnie jedna wielka beka w fandomie, że Dumbledore przyznaje punkty Harry'emu za oddychanie. No, ale to są tylko takie żarciki. Wiadomo, że mu się należało. No. Co jeszcze chcę wam wytłumaczyć? No i Harry... Kończy się rok szkolny w Hogwarcie. Harry wraca do Dursleyów. Koniec fabuły pierwszej części. Czy Voldemort wróci? Tego się dowiecie w kolejnych częściach. Na pewno będzie próbował. O, a to jest ciekawe, bo to nie jest muzyka z kamienia filozoficznego. To, co słyszycie teraz, te bębny, to jest soundtrack z Więźnia Azkabanu. Tak. Piękny utwór też. On się nazywa Buckbeak's Flight na soundtracku, co oznacza dosłownie lot hardo-dzioba. I to jest piękny moment w filmie. I to jest piękny moment... Po prostu... Tak, to jeszcze napisał John Williams. I to jest po prostu niesamowite. Dobra. Wiecie co? W tym momencie kończymy ten odcinek. To jest chyba dobry moment, żeby go skończyć. Mam nadzieję, że wam się podobał. Chyba, że mało zostało napisów, ale my sobie całe napisy jeszcze obejrzymy. Mamy 13,2% ukończone. No super. No. Myślę, że wylądujemy w dziurawym kotle teraz. Tak jest. Lądujemy w dziurawym kotle. Mamy tutaj statystyki nasze wszystkie. Mamy zaledwie 2 czerwone klocki, ale to... Spoko. 11 na 50 uratowanych uczniów w niebezpieczeństwie, 13,2% ukończonych, oczywiście, że 6 pasków prawdziwego czarodzieja, 11 żetonów postaci, 34 na 200 złotych klocków i 0 godłów? Dobra, to jest puenta tego odcinka, to jest taka, że sobie sprawdzę, jak się odmienia godło. Głodło odmiana przez przypadki. Proszę bardzo. Liczba pojedyncza. Mamy kogo, czego? No. Odmiana, pokaż. Mamy godeł. O. Okej. Okay. I jeszcze sprout albo sprout. Google tłumacz. Uwaga. Tak, to jest kiełkować. Panie Google, proszę mi powiedzieć. Sprout. Sprout. No to mamy już wyjaśnione, jak się wymawia imię pani profesor Sprout. I to by było w tym odcinku na tyle. Jeśli popełniłem jakiś błąd w tej historii, no to możecie mnie poprawiać w komentarzach. Dziękuję wam za wszystkie pozytywne komentarze, bo są super. Mam nadzieję, że seria będzie wychodziła częściej. W sensie kolejne odcinki. Ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli wam się podobało, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z wami w odcinku 7 w Komnacie Tajemnic, czyli drugiej części przygód Harry'ego Pottera. To by było na tyle. Trzymajcie się.
i cześć.